Cześć i czołem, moi drodzy. Jest 9 października 2022, 14:50. Jadę w rejon rzeki Bilicy. Umówiłem się z Januszem, który na mnie będzie czekał w Brzuzie. Jedziemy razem na dwa samochody, żeby polatać wspólnie w towarzystwie baloniarzy. Zadzwonił do mnie Przemek, poinformował mnie, że będą lecieć wzdłuż Bilicy. Także nie mogłem nie skorzystać z okazji i mając wolne, jadę, żeby z nimi polatać. Także do zobaczenia na startowisku. No i moi drodzy, właśnie wystartowaliśmy z Januszem spod Bilicy. Balony jeszcze na horyzoncie. Są 3. Lecimy w ich kierunku. No i właśnie skontaktowałem się telefonicznie z Przemkiem. Lecą w kierunku Radomia. Przemek jest pierwszy. Gonimy, oni mają 8 km na godzinę, a ja aktualnie 45. A tutaj na mojej godzinie pierwszej Białobrzegi. Obwodnica Białobrzegów. No kolega tutaj na srebrnym balonie jest niziutko. Chyba będzie podchodził do lądowania. Przemek jest po środku. Przemka balon. Cześć Przemek! No taka przyjemność z wami polatać. Niecodziennie można polatać z balonami. Brawo! Bajka! Sierra Papa, brawo Tango Whisky. Pozdrawiamy serdecznie kolegów. No i kolega na srebrno-zielonym balonie. Spójrzmy na znaki. Sierra Papa, brawo Mike Echo. Sierra Papa, brawo Mike Echo, pozdrawiamy serdecznie. Lecimy, do zobaczenia! Janusz, lecimy nad Bilicę. Czyli co, lecimy nad Białobrzegi, do Bilicy i wzdłuż Bilicy. No i aktualnie jestem nad miejscowością Białobrzegi. Stary most na Bilicy. Janusz po mojej lewej.
Okej, do Natalii mam 16 minut 12 km. Dokładnie, ale ja lecę wzdłuż Pylicy. Jestem na twojej godzinie 9 w dole. A pode mną miejscowość Biejkowska Wola. Za 5 minut zachodzi słońce za horyzont. Nam zostało 3 minuty do startowiska. Zaraz siadamy. Cel został zrealizowany. Polatany z balonami. Bajka. Godzina w powietrzu. Nogi trzeba rozprostować. Stawy rozgrzać do lądowania. Masz linię niskiego.